Witajcie widzowie, ja nazywam się Simek i witam was w kolejnym odcinku Wyspy Mrozy. Otóż tak, jedna szybka informacja zanim rozpoczniemy dzisiejszy odcinek. Otóż znowu w tym tygodniu niestety pojawi się jeden odcinek, wiem. Miały wrócić po dwa odcinki, wtorek, czwartek, ale... Nauczyciele nie dają nam spokoju niestety. Huncfoty jedne. Ale jeśli się nic do końca tego tygodnia nie zmieni, to najprawdopodobniej pojawią się przynajmniej w następnym tygodniu trzy odcinki. W zamian za to, co ja zrobiłem, co zrobiłem w ostatnich dwóch tygodniach, czyli będzie poniedziałek, środa, piątek, o czym was poinformuję w opisie. No. I obstawiam, że tak. Ogólnie dostaliśmy informację o Terembeksa, za co mu dziękuję 6 dni temu. Jeśli nie nagrałem kolejnych odcinków, to napiszę tutaj poradę, bo jest kilka nieścisłości. Poboczny obiekt ten na północ od Gisu zawiera ciekawy quest. Możesz iść na północ od kompleksu, bo Gis znajduje się w linii prostej, na północ od tych budynków. Okej. Okay. Port znajduje się na północ od samolotu i obiekt snu znajduje się na północny wschód od portu. Jeśli napotkasz problemy, to możesz iść na zachód od stacji radiowej. Oczywiście raczej nie pojawią się takie problemy. My jesteśmy już od razu przy tym obiekcie GIS. Nie, przy siedzibie głównej i teraz będziemy iść w takim razie na północ. Tak, na północ od GIS-u. Dlatego tam teraz pójdziemy. Ogólnie w ostatnim tygodniu miałem dosyć mnóstwo... No, żeby nie powiedzieć sprawdzianów i trochę tego było. W tym tygodniu też mam, dlatego postaram się na was nagrać ten odcinek, zmontować i wrzucić we wtorek. A jeśli nie, to w czwartek. Nie wiem, w który dzień się to pojawi, ale mam nadzieję, że on się pojawi. Dlatego mówię was, bardzo was przepraszam, ale no. Niestety taka sytuacja się pojawiła, ale w tym tygodniu, jeśli będę miał czas, wrzucę... O, zaraz, bo bym zapomniał. Wrzucę dla was po nagraniu w ten weekend trzy odcinki z Wyspy Mrozu. Wiecie, w zamian przeprosin za to, że dla was nie były odcinki. No i mniej więcej, ała, spowolnienie, super, zarąbiście. No i w zamian za to właśnie pojawi się co to takiego? O, jesteśmy. A nie, no to w takim razie to my do portu od razu przejdziemy. Nice. No i fajnie. Dobra, no to w takim razie. Co są? Czy ja tutaj byłem? Nie, to jest niemożliwe. Nie mogłem tutaj być przecież. No, najwyżej mogło się coś zepsuć. No, a, bo nie mam wody. Oh shit. To w takim razie nie chcę. Czekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6. Może o czymś nie wiem, nie. Wyłączymy chwilowo wszystkie dźwięki. Bo mnie on przeraża. Obieg badań. Pochodnia. Eksperyment. Nieoczekiwane skutki. Nie, ale nie mogłem tu być. Nie wiem, może się to... Nie, nie mam pojęcia, co się dzieje. Ale okej. No co, chyba pogadamy z tym facetem. Ryan. Witaj, przybyszu, co cię tu sprowadza? Pogadamy innym razem, nazywam się Simon, dlaczego się trzęsiesz? Podczas badań jeden z naukowców przez przypadek wbił mi strzykawkę z adrenaliną. Rozumiem, jeśli mogę spać, jesteś ze snu. Niestety jestem jedynym z nich, ale spokojnie, od początku tego całego koszmaru byłem jedynym, który się sprzeciwiał każdej decyzji. Wiem, jak to jest. Wiesz może, co znaczy snu? Snu to kryptonim organizacji, specjalna nacja organizacji wynalazków. Okej. Okay. W firmie panowała korupcja, obłuda, wynaleziono pracę broni na czarny śnieg. No niestety, ale niedawno dowiedziałem się, że na tej wyspie również prawdopodobnie prowadzono badania. Cholera jasna, mogłem się tego spodziewać. Znam tylko jeden sposób, aby zapobiec tej katastrofie. W głównym ośrodku snu znajduje się takie specjalne pomieszczenie z reaktorem jądrowym. W głównym ośrodku snu. Czy chodzi o od portu? Jeśli tak, to okej. Okay. Znajduje się specjalne pomieszczenie z reaktorem jądrowym. To urządzenie jest zbudowane tylko po to, żeby przeprowadzić autodestrukcję bazy z zatuszowania zbrodni. Jeżeli zabierzesz stamtąd kartę aktywacyjną, nie dojdzie do wybuchu. Czy jesteś gotowy ratować wyspę? Oczywiście, świetnie. Jeżeli ten koszmar się skończy, zadam o to, żeby zapisano cię na kartach historii tego archipelagu. Powodzenia, Simon, dziękuję. Okej, i zadania? Uratuj wyspę wyciągając kartę aktywacyjną z reaktora. Okej, no to wiadomo. A w ogóle co to jest?
eksperyment. Dziś do laboratorium przywieziono więzień, na którym mam przeprowadzić eksperymenty. Czym prędzej zamknęliśmy go w kapsule, oczekiwaliśmy na efekt, podając mu różne substancje. Po jednej godzinie obiekt zaczął nerwowo reagować, dodatkowo nie odpowiadał na nasze pytania. Po 3 godzinach obiekt zasnął, nie budził się nawet, pomimo podanych środków pobudzających. Aktualnie, czyli o 22.54, obiekt dalej śpi w najlepsze. Planujemy jutro kontynuować badania. No się nie dziwię, chłopak. Chłopak dostał mocno w dupę, że tak powiem. Czekajcie, napiję się wody, bo to będzie teraz jedyna rzecz, która będzie mi potrzebna. Okej, okay, dobra, dalej. Nieoczekiwane skutki. Rano obiekt wydał się bardzo nadpobudliwy, prawie wybił szyby w kapsule badawczej. Podaliśmy mu środki usypiające, by przestał, a te i tak nie podziałały. Obiekt bez przerwy obiecał zemstę na snu i zamordowaniu Simona Gerra. Bez chwili wahania sięgnęliśmy po broń, pociski jednak odbiły się od niego. Wszyscy naukowcy wybiegli z obiektu, tak z obiektu, jak również ja za chwilę. Tobie również radzę to samo. Okej. Okay. Czyli nasz przyjaciel miał a bit problems. No nie fajnie wam powiem, no nie fajnie. Dobra, skoro już mamy mniej więcej informacji o tym gościu, to co dalej chyba? No chyba idziemy w takim razie do portu, czyli w tym odcinku będziemy szli także do portu i port jest na północ od samolotu. No to w takim razie się wracamy. Jej, będzie wycinanie tego odcinka, że... A, zaraz. Bo bym zapomniał. Po pierwsze dźwięki, a po drugie łatwy. I w takim razie wracamy z powrotem do... naszego kochanego... Wracamy do... w takim razie do bunkra. I to chyba jest, bo tak, czekaj, tam był GIS. Kompleks był, czyli mniej więcej w tamtą stronę gdzieś trzeba iść. No i okej, no. I, no i tam powinniśmy jak najszybciej dojść. Kuźwa, no bo wody mi brakuje, no. Przestań. Dobra. Dobra, jak tam dojdę, jeśli dojdę tam jak najszybciej. Trimiga. To może mi się uda jeszcze... dla was ten port, dojść do tego portu i pokonać wszystkich. Dara, to nie będzie prosta walka. Czekajcie, wezmę sobie pochodnię do drugiej ręki. O, i teraz trzeba tam jak najszybciej dojść. Ogólnie no, to do lekcji. Powiem wam tyle, jak jesteście na takim kierunku, to nie ma co się dziwić, że... A, bo mam wyciszone potworki, okej, okay, to mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzać. Ale no, co ja miałem? A tak, ja mam nadzieję strasznie, że już będziemy mieli spokój z tymi lekcjami, bo no się nie da po prostu. Że nie, że się w ten sposób nie da, że nie da zrobić lekcji, tylko chodzi o to, że po prostu, wiecie, co tydzień tego jest po prostu mnóstwo tego materiału i czasami nie daje się rady z tym wszystkim nadążyć, ale trzeba to zrozumieć. Dlatego liczę na zdalne. Ale wiadomo, że do czegoś takiego nie dojdzie. Przynajmniej u mnie. Jak na razie tylko wokół mojego miasta, na razie tylko słyszę same informacje o tym, że ktoś, że w jakiejś szkole doszło do zmiany lekcji na tryb zdalny. Tylko wokół mojej szkoły. I powiedzmy, nie wiem, w mieście obok mojego miasta, tam parę kilometrów, doszło do rozpoczęcia nauki zdalnej, później jeszcze w jakiejś innej szkole. No ludzie, no. Po co się z tym cackać? Wiadomo, że do każdej szkoły to kiedyś dojdzie. Prędzej czy później. A tym bardziej, że jest jeszcze okres grypowy, to już w ogóle. Ale liczyć na to, że... że nie będzie aż takich problemów. Tym bardziej, że u mnie już w klasie już mało osób jest ze względu na tą grypę. No, masz. Ehe. Dobra. Kurna, no jak mnie to wkurza, jak wszyscy śnieg utykam.
Staram się dojść na miejsce, a nie mogę. Pod żadnym względem, czekajcie. Idę Westa. Idę na Westa, tak. No, na Westa idę. Jest, to chyba jest to. Znaczy, przez to ja mam na myśli... No, przestań we mnie strzelać, tylko Nusie. Zostaw mnie. Bo kiedyś mnie popamiętasz i dostaniesz pałką w tyłek. Wait. Na. O kurna. Daj mi pićku i daj mi jedzonko. Słoneczko. Jak ja bardzo chcę słoneczko, please dajcie mi... Słoneczko? Tutaj coś? Już myślałem, że tutaj coś jest. Dobra. Leca go! Szybko! Tu jest... Wszystko chce mnie zabić. Nawet takie kurduple. Dobra. Jeśli cudem dojdę do bunkra... I will be the winner of this game. Szybko, wyspa mrozu. Wyspa mrozu, ratuj mnie, bo nie chcę umrzeć. A, super woda. Znowu braki wodzie. Człowieku, no przecież da się wytrzymać bez wody. To co za problem? Jak ja teraz żałuję, że papieru nie wziąłem. Mógłbym sobie wodę przefiltrować i mógłbym bez problemu ją pić, a teraz... Będę musiał ją co chwilę uzupełniać. Czekajcie, w 3. No gdzieś mniej więcej w tą stronę. Gdzieś tylko, że się nie zgubiłem. A to już będzie w ogóle źle. Dosyć spora ta mapa, muszę przyznać. Tak teraz dopiero sobie zdaję sprawę. Dobra, idziemy mniej więcej w tą stronę, raczej powinniśmy je tam dojść. A super, wody mi brakuje. No nie no, super, dobra, idziemy w tamtą stronę w takim razie. Jak ja uwielbiam, gdy mi wody brakuje. Czekajcie, ktoś coś do mnie napisał? Nie. Sorry, bo ja tu przy okazji patrzę sobie jeszcze takie parę innych stron. No i mnie ten się interesuje. Dobra. Prawda, czasami tak myślę, że jakbym nie miał szkoły, to... Miałbym więcej czasu na inne rzeczy, które byłyby dla mnie bardzo ważne. Na przykład praca, nauka korzystania z programu Photoshop, tam Photopea, aby zostać grafikiem lub rysowanie na tablecie graficznym, bo z tego też wiadomo, też grafik w pewnym sensie. Mówię, ja jestem multitasking man, także... Jak sobie czasami myślę, czy jestem właśnie hard worker bardziej, czy fast learner w ogóle. Jeśli nie wiecie, o co mi chodzi, to chodzi o to, że czy się że się szybko uczy czegoś, czy że pracuje, wiecie, że pracuje, chociaż bardziej bym powiedział, że mógłbym podchodzić po tego fast learnera, bo... Ja się zgubiłem. Of course I. I did that. Może tak mniej więcej w to stronę. Dobra, teraz ja liczę tylko na to, że ja nie zgubię, ludzie, no i tołkujesz to sobie w głowie, żeby się nie zgubić, a i tak się gubisz, nie no. Congratulations. No jeszcze wody nie wziąłem, nie no. Dobra, widzowie, zaraz wezmę chyba pokojowy, bo ja chcę tam jak najszybciej dojść. Chcę tam dojść do portu, dowiedzieć się, co się dzieje i żebyście mieli materiał na dzisiaj. Znaczy, na czwartek lub na wtorek lub czwartek, ale obstawiam, że będzie wtorek, bo muszę was o tym wszystkim poinformować, przecież nie mogę zrobić, wiecie, odcinek w czwartek i nie wiecie, co się dzieje we wtorek odcinka, nie wiem, takie, czemu nie wstawił odcinka, ale jest wtorek, no, ale mówię,
Bo jak nic już się nie zmieni w tym tygodniu, ja mam bardzo nadzieję, to macie 100% pewność, że w następnym tygodniu pojawią się przynajmniej 3 odcinki. Jeden kończący Wyspę Mrozu, pierwszą część, i dwa zaczynające już drugą część. No chyba, że mi się przedłuży ta część, to wtedy najwyżej zrobię a bit more. Dobra, Ała, kuźna. Dajcie chodzić człowiekowi. Czy to jest jakaś po prostu taka sobie rzeczka? Czy tam jeziorko? Chyba po prostu to jest takie jeziorko, dobra. Wady. Po tym odcinku też będę musiał sam się napić wody. W ogóle na AliExpress zobaczyłem, że są strasznie tanie kamerki. Oczywiście ja na razie nie będę myślał o kupnie owej. Czemu? Because not. Ja wolę na razie, wiecie, korzystać z telefonu. Nawet jeśli kamerka tam, nie wiem, kosztuje 50 zł na AliExpressie, to ja wolę na razie ten, na telefonie sobie nagrywać. Już najwyżej, jak najwyżej mogą będą święta, ale wszystkiego się dowiecie w czasie. Dowiecie, to jest jeszcze pomysł bardzo daleki. Wpina mi kamerkę, że ja pinkole. I czemu tak? Nie wiadomo. Ale dobra. W ogóle jakbyście mieli do mnie jakieś pytania, to... Live. Live? Nie wiem, kiedy się pojawi. Mówię nadal. Tydzień, dwa. Albo po prostu podam wam informację na początku odcinka, bo w ostatnim czasie zauważyłem, że... Znaczy, ostatnio zauważyłem, że troszeczkę dłużej trwa to zajmowanie się pewnymi sprawami. Mam sporo spraw, także troszeczkę dłużej to potrwa, ale mam nadzieję, że wszystko wyjdzie w praniu. Ach, jak ja bym chciał wiele rzeczy, ale wiem, że tak się nie stanie, bo to niemożliwe jest. No wody, kurna. Co to ma być za nieprawdziwe real time brak wody, co? Wiesz, tak szybko człowiek nie idzie. Wiesz, tak szybko człowiek nie zdobywa, nie zaczyna. Człowiek po prostu tak szybko nie staje się spragniony, no. Halo. Tak się nie robi. Dobra, chowamy wodę. Wódkę znaczy. Dobra. W ogóle będę myślał nad tym. O, jest bunkier, dobra, to teraz jedziemy w stronę samolotu. W ogóle będę myślał nad wymianą jednej karty pamięci RAM, bo mam takie wrażenie, że czasami mój komputer nie nadąża, niestety. I to już niestety tak jest, jak ma się 8 GB RAM, gigabajtów RAM. Wiem, że się nie mówi GB, ale czasami wolę, wiecie, GB mówić, czy gotowo. No. Mówię, wszystko wyjdzie w praniu, także don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Dlaczego o tym mówię? Bo jak ma się, wiecie, więcej RAM, to są większe możliwości te znaczy jakie? No takie, że po prostu będę mógł bez problemu zrobić dla was na przykład live'a i nie martwić się o to, że nagle karta, że nagle mi wywali komputer. Bo karta RAM w końcu jest od tego, od multitaskingu. Gdzie na przykład możesz odpalić parę aplikacji naraz, albo możesz włączać programy, które wymagają dużej ilości RAM. Dlatego, no. Ale mówię, to wszystko to jest plan na przyszłość i w ogóle. A na razie to najwyżej live, nie wiem, z Among Us, Draftful.
itd., itd., a w przyszłości może, nie wiem, no, może jakiś Horrojek na live'ie, może Soma, Liars of Fear, parę jest, wiele jest tych Horrojków, także it's many options, we have many options, znaczy. O ludzie, i śnieg będzie padał, tak? Tak. Zaraz, że czasami co chwilę sprawdzam, ale coś akurat ja sobie patrzę niestety. O, no jest nasza stacja radiowa, dobra. Obiekt Snow. Nie, idziemy do portu. Wiecie co, idziemy do portu, a później w następnym odcinku pójdziemy do obiektu Snow. Jeszcze raz, jest port? Na północ od samolotu. Dobra, musimy iść do samolotu w takim razie. Woda. A, widzicie, teraz już... teraz już wiem, jak mniej więcej to działa, dobra. Ile? O, kuźwa, 20 minut. No to nieźle. Oczywiście obstawiam, że odcinek znaczy będzie muzyka i w ogóle, ale będzie ledwo surowy wrzucony do YouTube'a, za co was bardzo przepraszam. Niestety czas na montaż ostatnio mam zminimalizowany. Wiadomo, że będę sprawdzał, czy nie ma czasem jakichś, no, większych jakichś, nie wiem, problemów. Z czym? No nie wiem, nie ma jakiś przycinek, albo gdzieś nie robię jakichś większych pauz. Dobra. Dobra. Tak. O, w ogóle jak możecie usłyszeć, już nie mam katarku i... No, się tak stało. Znaczy, co się stało? No, nie mam już katarku. To jest dobre. A stać się tak stało, bo po prostu już mnie nie męczy alergia. Dobra. Teraz szukaj mnie. O, jest samolot. Jest samolot. Na północ od samolotu, dobra. Czyli w tamtą stronę. Dobra, widzowie, więc w takim razie idziemy do samolotu. Jak miło. I teraz trzeba tam jak najszybciej dojść, bo będą się pojawiać teraz potworki, a ja chcę prowadzić tą walkę tylko z tymi gościami ze Snow. No, I'm going to stand upon my win. Na północ? Na północ. Wait, czyli co ja, na inną wyspę idę w takim razie? That's very interesting. Interesting wam powiem. Na północ od samolotu, dobra. Może jak będzie, jak się okaże, że niczego nie będzie. Ale raczej powinno być, bo jest mówione o porcie, a nie o... Tak. Oh shit, jednak tu coś jest. Na północ. Na północ. Okej, idziemy cały czas północ. Ale idę po lodzie, bo wiem, że te zombiaczki mnie nie będą lubić. Że ja se tutaj chodzę, dobra. Północ. Idę na tą północ. Daj mnie wody. Dobra, idziemy dalej. What is this, my guy? Czy ja tutaj byłem? Ty głupie creepy. Jak możecie mnie ścigać? No, dajcie mnie spokój, ludzie. Na pewno nie jest to oczyszczalnia ścieków, ale chyba tutaj byłem. Nie, no, gin. No dzięki. Ale chyba tutaj byłem. Najprawdopodobniej. Tutaj jest jakieś przejście. Tylko oczywiście to nie jest to te przejście tego typu. Co to jest? Znalazłem zapomniany dom!
I found a secret, my guys. Dobra. Super dzwonki. Jedzonko, siekierka. Nie mam miejsca. Super. Dobra. Dobra, dobra. To zostawiamy. Ognista kula, węgiel. Węgiel to już walić. Welcome. O, Rembex, witaj. Znalazłeś zapomniany dom. Masz do mnie jakieś pytania? Kiedy powstanie kolejny epizod mapy? Planuję wypuścić kolejny epizod mapy w okolicach lutego 2020, jednak nie wiem, czy to starczy mi czasu na wybudowanie dodatkowego. Warto wziąć pod uwagę wymyślenie fabuły, która jest, widać, bardzo się rozwinęła. Masa wątków czeka nas na wyjaśnienia, to dopiero początek. Rozumiem. Ile budowałeś tą mapę? 2 miesiące. Planuję posiedzieć dłużej nad drugim, trzecim epizodem. Okej, czy planujesz budować kolejne mapki? Jak najbardziej. Chciałbym budować więcej mapek, szczególnie przygodowo pomnożonych, i będę się starał to spełnić. Niestety ograniczono czas na ziemi nie budowa. Wiem, no w sumie też. Muszę iść do zobaczenia. Słuchaj, sorry, że ja cię... Nie no, masz pieczone króliki. Zostawię ci to. Rozejrzyj się po domu. No tak. No rozglądam się. Ten blok mi jakoś nie pasuje. Nie podchodź. Chowasz tam pewnie sekrety. No tak. Rembex, jeśli to oglądasz, to sorry, jeśli czegoś nie znalazłem, ale ja akurat, ja się śpieszę. Okej, w pobliżu są potwory. Dobra, Rembex, sorry, że ci domek rozpieprzyłem. Znaczy, nie rozpierniczyłem. Masz? I masz tu taki ładny... Okej, idę, sorry. Sorry, ale mnie droga wzywa. No ty... Nad wyraz immersji w kancie. Dobra, biją się ze sobą, mam szansę. Leca go! Da, woda, woda. O ty. What the? What the, what the? Magazyn łodzi. Uff. Dobra. Nie wychodzę na dwór. Absolutnie. Wow. Już nie żyjesz. Pracownik snow. O, na łódkę wsiadł. Dobra. Czyli już zaczynamy z grubej rury, okej. Dobra, to poczekaj w takim razie, pracowniku Snow, ale... I have something very... No. I na co się... I na co mnie męczyłeś? Co to jest? A co to jest za w ogóle? Wezwanie, do głównej bazy Snow. Przybycie Simon Gare. Każdy pracownik proszony jest ustawić się w siedzibie najpóźniej 10 lipca tego roku. Odrzucenie rozkazu będzie skutkować natychmiastowym wydaleniem z korporacji. Zastępca przywódcy James Bane. Okej. Okay. Panie Jaycie Bane, jakoś pan nie był dobry. Ale wezmę łódkę. Tak just in case. Dobra, creeperku, proszę blow up this thing. O kurde. Widzę, że mamy tutaj trochę gości. Dobra. Pozwólcie, że ja się zajmę tym waszym kolegą, bo kolega widzę, że jest sam. Spinkalaj! Sam żeś kurna powołał się do tej korporacji, gnojku. Przepraszam za takie słownictwo, ale no... się oni prosili sami o to. Sami wywołali wojnę. Spinkalać. Dobra, biorę. Dobra, lecimy, let's go. Siłka, panowie. Zasgard, gnoje parszywe. O ty skurczy byku, no. Przykro mi, ale to jest mi potrzebne. Tak samo jak pieczona baranina. Dobra, dawać. Chodź tu. Chodź tu, łysy gnojku. A więc tak się bawimy, co? Me not like this. Dobra.
Macie ryby. Dobra, dawać wszystko, co wy tu macie. Wszystko spalę. O, dzięki. Wyparszywe. Zakłamane. Po lesie. Notatka, okej. Okay. A co macie na górę? Na górze pewnie więcej tych swoich kolegów, ja ich zaraz też. No, mówiłem. Ze mną nie ma się co cackać, dobra, ale sobie poczytamy w międzyczasie. Notatka pracownika Snow. Załoga statku przybyła zgodnie z planem. Louis potwierdził, że kapitan został na statku i on się nim zajmie. Dowództwo rozkazuje nam zlikwidować resztę załogi. Wiedzieli zbyt wiele o substancji, którą mieli przewieźć. A, dobra. Notatka. Pojmani zostali rozstrzelani. Następnie ułożyliśmy zwłoki, podpaliśmy je. Jeden niedobitek mówił coś o niej, o jakimś domu na południu stąd. Wariat nie będzie musiał dłużej cierpieć. O domie na południu stąd. Czekajcie. Bo jest ciemno. A, to ja w nim byłem, dobra. Ciężka praca. Zaplanowano, że do portu przybędzie 8 statków, które przewożą tajną substancję. Mamy podebrać skrzynię, a w razie potrzeby zlikwidować załogę, gdy zajdzie taka potrzeba. Czeka nas ciężka praca. No wiadomo, bo jesteście z wariatami. Dziwne sygnały. Otrzymaliśmy sygnały do zawierające wiadomości do wszystkich żyjących ludzi na wyspie. Samiąg rozkazał wysłać większą część ludzi na miejsce nadania komunikatu. Podobno miał tam przybyć poszukiwany Charles Newton. Okej. Okay. Telefony. Wczoraj z nami skontaktować pracownik stacji meteorologicznej. Postąpiliśmy według zasad narzuconych przez... Okej, okay, a nie, to nie to. A to? To jest ważne? Notatka Charlesa. Mogłem się do tego spodziewać. Okej. Okay. Okej. Okay. A to? Dziwne sygnały rozkazał. Okej. Okay. Dobra, czas się pozbyć reszty. Kto tu jeszcze? Nie! Creeperku! Nie wysadzisz mi się tu. Czekajcie, mogę już dawać dźwięki tych wrogich stworzeń? Notatka. Kill off lepszy. Mięso. Bawełniany. Jest tu jakiś cwaniak? Dobra, nagroda. Simon Gry osobiście zjawił się w porcie, rozkazał nam przewieźć zmagazynowaną substancję do tymczasowego ośrodka o nazwie GIS. Rozkaz został wykonany jako nadzorca, wysłałem 7 ludzi ze skuterami, szef wydawał się zadowolony, na pewno czeka na mnie premia Steven. A Steven, to ja się ciebie... Oczywiście nie Universe, ale Steven, się ciebie pozbędę. Doszło do nas pogłoski, że w ambasadzie tak odbyła się konferencja, być może będzie to początek współpracy między Snow a Snowflake Industries, jakby to się tak się stało. Stalibyśmy się królami, niepokonani przyjechaliśmy... Przejęlibyśmy władzę, przepraszam, nad oceaniem, a może i światem. No przykro mi, ale te wasze plany właśnie się skończą. Bo ja mam miecz, którym was załatwię na 3 hity. A to nie jest fajne, wam powiem. Dostaniecie o mnie masakrycznie w dupę. Dobra, ktoś tu jeszcze jest? Śmierć frajerom, którzy stoją po stronie Snow. Mamy kolejne notatki. I mamy papier, a mogę... Węgiel zostawiłem. Dobra. Główna baza. Singer po skończonej wizycie w porcie odjechał do głównej bazy Snow położonej na północny wschód stąd. Bestia wraca do swojej jamy. Okej. Okay. Przeciw i strach. Pracuję tu już miesiąc, nie czuję się dobrze z tym, co robię, ale innego wyboru nie ma. Przedwczoraj zabiliśmy niewinną załogę statku, a dowództwo planuje kolejne zbrodnie przeciwko ludzkości. Zamiast wycofać się, oni dalej chcą przejąć władzę, nawet jeśli będzie ona kosztować ludzkie życie. Liczne skargi nie zrobiły wrażenia na NATO, a oni po prostu uważają, że to nieszkodliwa, błaha organizacja naukowa bez ambicji. Dzwoniłem wczoraj do Lukasa, jednak pogoda zerwała kontakt. Jedyne, co się dowiedziałem z zakłóceń, to wiadomość, że niedługo ma nastąpić autodyskusja w ekspie. To jest chore. Ale my na to nie pozwolimy, dlatego idziemy po kartę dostępu. Wszystkich pracowników Snow się pozbyliśmy przy pomocy with mine karabajne. Czyli tak zwanym karabinem XS8120. Znaczy wiem, że to jest miecz, spokojnie, tylko tak sobie mówię. No i co, w następnym odcinku idziemy na północny wschód pozbyć się tego skurczybyka. Ostatnich skurczybyków. Nie wiem, czy tu kogoś zostawiłem. Nie, w sumie, nie, czekajcie, nie może być świadków, zapomniałem. Jest tu jakiś cwaniak? Mam tu... miecz i nie zawaham się go użyć. Najprawdopodobniej na statku. Dobra, chodźcie, konusy jedne.
Dobra, wiecie co, koniec, odcinek będzie trwał tak długo. Niech to będzie prezent dla was. O, dobra, jest tu jakiś cwaniak? Nie, tutaj nie ma. Tutaj nic nie ma, tutaj też nic nie ma. Tutaj jest jakiś cwaniak? Jest cwaniak, masz! Masz w papę, notatka kapitana, dzięki. Tutaj jest piecyk, nie obchodzi mnie. Tu jest jakaś kierownica, dobra, notatka kapitana, a główna baza jest mi na razie niepotrzebna. Nie, oddawaj mi to. To jest chyba jedynka, jeśli nie mylę. Droga na tą pieprzoną wyspę była trudniejsza niż się spodziewaliśmy, płynęliśmy całe 2 tygodnie. Wydaje się, że mało jednak podrozmownie. Podczas sztormów nie było fajne. Przybyliśmy do portu, który wydaje się być bardzo przeciętny. Moja załoga ma za zadanie wykopać skrzynię z jakimś czarnym czymś. Wychodzi z tego czegoś dziwny zapach. O nie. Zostaliśmy poproszeni o przybycie do pobliskiej latarni morskiej w celu ważnej rozmowy. Wysłałem już tam moich ludzi, ja jednak postanowiłem zostać tutaj, by sprawdzić silniki. Okej. Okay. Czyli dlatego oni zostali spaleni. Okej, okay, super. Warto wiedzieć. Kapitan wiedział za dużo. Dobra. Gadać, czy jest tu jakiś cwaniak? Ła! Śmierci! Kim ty jesteś? Nie wierzę. Ten kuncwot... O nie. Stary! Kapitanie! Ja cię pomszczę! Giń! No i dziękuję. I tak oto na świecie zagościł pokój. Możecie mi pogratulować? Nie no. Ja sobie robię. Ale no, dobra, skończyliśmy. Czyli tak, pozbyliśmy się wszystkich gnojków ze snu. Ja tak sobie ich nazwę, gnojkami ze snu. No i co? Teraz trzeba pozbyć się reszty już w ośrodku snu. Dlatego, widzowie, jeśli wam się odcinek spodobał, możecie zostawić łapkę w górę. I subskrypcję na kanale. I to będzie na tyle. Także... Oj, sorry. Sorry, że taki odcinek, wiecie, no... Taki... Jakby to nazwać? Energiczny w ogóle, ale... No wiecie, dzisiaj mam dużo energii, sobie ostatnio się wysypiam jakoś. Mimo, że śpię 6 godzin i później do szkoły. Ale tak, mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodobał, troszeczkę długi. No i co? Jeśli wszystko pójdzie z planem, w ten weekend nagram dla was 3 odcinki, zostaną wrzucone one na kanał. Wszystko będzie zapisane w opisie. Do zobaczenia, trzymajcie się, ciao!